Witajcie moi drodzy, dziś opowiem wam historię Krystyny. Zachęcam również do kliknięcia subskrypcji oraz łapki w górę. Dzięki temu rozwijacie mój kanał. Chmielnicki to miasto położone w zachodniej części Ukrainy. Aktualnie liczy około 270 tysięcy mieszkańców. Właśnie z tej miejscowości pochodziła Krystyna. Przez wielu znajomych była postrzegana jako zdolna, życzliwa i ambitna dziewczyna. We wszystkim wspierali ją rodzice oraz dwaj bracia. W swoim rodzinnym mieście ukończyła studia psychologii z wyróżnieniem. Jednak nie mogła znaleźć tam pracy i postanowiła wyjechać do Polski. I tutaj chciałbym dodać, na podstawie źródeł dostępnych w internecie wiadomo, że Krystyna pierwszy raz przyjechała do Polski w 2015 roku. Wówczas prawdopodobnie była w trakcie studiów. Wiadomo też, że młoda kobieta wróciła na Ukrainę, ale z czasem ponownie przyjechała do Polski. Z naszym krajem wiązała przyszłość i czuła się tu dość bezpiecznie. Zamieszkała w Gorzowie Wielkopolskim. W tym mieście znalazła pracę. Zatrudniła się w fabryce mebli. Była niezwykle ciepłą i pomocną dziewczyną. Poznała wiele osób i dość szybko odnalazła się w nowej rzeczywistości. Pragnęła zapewnić sobie stabilne i bezpieczne życie. W przyszłości chciała stworzyć z kimś szczęśliwą i kochającą rodzinę. Miała do zrealizowania wiele planów i marzeń. Krystyna miała długie, ciemne włosy, brązowe oczy, była szczupła, średniego wzrostu. Jej niezwykła uroda przykuwała uwagę wielu mężczyzn. Nie była konfliktowa, nie miała wrogów, potrafiła zachować dystans do wielu osób czy sytuacji. Mimo, że była z dala od rodziny, to całkiem dobrze sobie radziła. W październiku 2018 roku poznała 24-letniego Pawła. Wspólnie pracowali we wcześniej wspomnianej fabryce mebli. Z początku Krystyna była zadowolona z nowej znajomości. Paweł sprawiał wrażenie spokojnego i rozważnego człowieka. Byli w tym samym wieku. Często mieli wspólne tematy do rozmowy. Paweł oprócz tej pracy dorabiał jeszcze w firmie transportowej, również w Gorzowie Wielkopolskim. Według relacji osób, które z nim pracowały, był on typem samotnika i nie miał zbyt wielu znajomych. Nie był skorym do poznawania nowych osób, natomiast lubił podróżować. Był szczupły i wysoki. Miał krótko ścięte włosy o kolorze ciemny blond. Według relacji wcześniej wspomnianych osób, które z nim pracowały, Paweł nie chciał się integrować. Odmawiał im wspólne wypady na piwo. Według nich nie był wówczas w związku. Pochodził z Gorzowa Wielkopolskiego. W owej fabryce pracował już od pewnego czasu. 24-latek zaczął coraz bardziej angażować się w nową znajomość z Krystyną. Wkrótce zaczęli ze sobą spędzać więcej czasu. W kolejnych tygodniach wciąż się spotykali i utrzymywali koleżeńskie relacje. Później też wyjeżdżali wspólnie na okoliczne jeziora, a także nad morze. W życiu Pawła piękna Krystyna zaczęła mieć coraz większe znaczenie. Widać było, że mu bardzo zależy. Ich początkowa znajomość przebiegała całkiem pomyślnie. Z czasem Paweł zapragnął, aby ich relacja zmieniła się w związek. Lecz Krystyna bardziej traktowała go jako przyjaciela, a nie partnera. Mimo to nadal się spotykali, a młody mężczyzna wciąż wierzył, że to się zmieni. Niebawem Krystynę zaczęło coraz bardziej niepokoić zachowanie Pawła, ponieważ w wielu sytuacjach zaczęła odnosić wrażenie, że młody mężczyzna ją śledzi. Pewnej nocy Krystyna została trochę dłużej w pracy. Gdy już ją skończyła, pod zakład podjechała taksówka, aby odebrać i odwieźć do domu pracowników. Do pojazdu wsiadła również Krystyna. Przez całą drogę powrotną do domu jechał za nimi jakiś samochód. Jak się później okazało, był to Paweł. Takie sytuacje zaczęły coraz bardziej ją niepokoić. Zauważyła, że ta znajomość idzie w złym kierunku. Jego postępowanie zaczęło uprzykrzać jej życie. Czuła się osaczona i nękana. Niestety w kolejnych tygodniach nic się nie zmieniło.
Młoda kobieta postanowiła coś z tym zrobić, choć z początku była trochę zagubiona. Zasięgnęła porady u swoich bliskich, a także znajomych. Zdawała sobie sprawę, że Paweł w ostatnim czasie znacznie ograniczył jej życie. Wiadomo też, że w pewnym momencie Krystyna zmieniła pracę. Zaczęła pracować w pralni. Zdecydowała się też odciąć od tej znajomości. Ta sytuacja jeszcze bardziej wzburzyła młodego mężczyznę. Poczuł się bardzo urażony, zaczął wypisywać jej różne SMS-y. Pisał również do niej przez Facebooka. W treściach wyrażał swoje uczucia, ale i też negatywne emocje. W owych wiadomościach groził jej. Pisał, że dokonała złego wyboru, zrywając z nim kontakt. Nie ukrywał też złości i frustracji. Wszystko wskazywało na to, że popadł w obsesję i uważał, że Krystyna może być tylko z nim. Nie miał zamiaru tego zmienić. Bez żadnego umiaru próbował na nią wpłynąć. W pewnym momencie Krystyna nie wytrzymała tej presji. Stwierdziła, że nie potrafi tak dłużej funkcjonować. Po rozmowie ze znajomymi zdecydowała się zgłosić tę sprawę na policję. W lipcu 2019 roku pojawiła się w gorzowskim komisariacie. Na miejscu złożyła zawiadomienie. Wytłumaczyła różne i dziwne sytuacje, jakie ją spotykały. Dołączyła również wiadomości, które wysyłał jej na przełomie czerwca i lipca. Po przeprowadzonej rozmowie funkcjonariusze uznali, że zachowanie Pawła kwalifikuje się pod artykuł 107 Kodeksu Wykroczeń, a jego treść brzmi następująco. Kto w celu dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub inny sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 zł albo karze nagany. Funkcjonariusze niezwłocznie podjęli się czynności. Posiadali niezbite dowody, które wskazywały jego winę. 23 sierpnia skierowali wniosek o jego ukaranie do sądu rejonowego w Gorzowie. Mniej więcej w tym czasie Paweł wciąż nachodził Krystynę. Pojawiał się w miejscu jej pracy. W tej kwestii reagowała Krystyna, ale i też jej kierownik. Te incydenty były zgłaszane na policję. Wiadomo, że wówczas informowano funkcjonariuszy o tym, że Paweł ją napastuje oraz utrudnia jej wykonywanie pracy. Również w tym mieście, w mieszkaniu przy ulicy Prądzyńskiego, doszło do podobnej sytuacji. Lecz tym razem interweniowała policja. Wówczas Krystyna tłumaczyła, że Paweł był wobec niej agresywny. Dziewczyna bała się o własne bezpieczeństwo, ale jednocześnie miała nadzieję, że złożone zawiadomienie na policji przyniesie pozytywne efekty. W poniedziałek 2 września w sądzie rejonowym w Gorzowie zapadł wyrok w tej sprawie. Był to wyrok nakazowy. Ogłoszono go na posiedzeniu niejawnym, bez udziału stron. Uznano, że Paweł ją nękał. Dostał karę grzywny w wysokości 500 zł. Co istotne, sąd nie zakazał mu zbliżania się do poszkodowanej. Wyrok nie był prawomocny. Z tego powodu obwiniony odwołał się od niego 2 dni później, 4 września. Cała zaistniała sytuacja go nie zniechęciła. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej go rozjuszyła. Z pewnością nikt nie spodziewał się, że Paweł ma w głowie brutalny plan. Kilka dni później, a dokładnie 11 września, około godziny 13, mężczyzna ten podjechał czerwoną Mazdą pod pralnię. Wówczas Krystyna była w budynku i jak co dzień wykonywała swoje obowiązki. Po chwili Paweł wysiadł z auta i bez wahania wszedł do budynku. Znał dobrze rozkład tych pomieszczeń, ponieważ jak wcześniej wspomniałem, nachodził ją kilkukrotnie. W krótkim czasie dotarł do miejsca, w którym znajdowała się Krystyna. Wtedy też podszedł do niej i wyciągnął broń. Po chwili, z bliskiej odległości, wycelował w jej głowę i oddał strzał. Kobieta bezwładnie upadła na podłogę. To wszystko trwało jak ułamek sekundy. Nikt nie spodziewał się, że mężczyzna ten jest zdolny do takiego czynu. W niedługim czasie Paweł wybiegł z budynku i prędko wsiadł do auta. Następnie szybko stamtąd odjechał.
W tym czasie kierownik owej pralni natychmiast wezwał pogotowie i rozpoczął jej reanimację. Po kilkunastu minutach pojawiły się służby ratunkowe. Podjęto się wszelkich starań, aby przywrócić jej funkcje życiowe. Niestety, obrażenia były zbyt rozległe. Christiny nie udało się uratować. W krótkim czasie na teren pralni przyjechali funkcjonariusze policji. Ustalenie sprawcy nie było trudne. Zarówno kierownik, jak i pracownicy bez wahania wskazali Pawła. Podali też kolor i markę jego samochodu oraz kierunek, w którym się oddalił. Poza tym firma ta miała monitoring. Był on również ważnym, potwierdzającym zeznania świadków dowodem. Natychmiast więc rozpoczęto poszukiwania. Postawiono na nogi wszystkie jednostki policji w tym województwie, a także poinformowano o tym województwa ościenne. Mężczyzna w przeciągu pół godziny nie mógł zbyt daleko uciec. Istniało wiele przypuszczeń. Twierdzono, że może próbować wyjechać za granicę. Dlatego też wysłano informacje o nim do niemieckiej policji. Dodatkowo miał przy sobie broń. Mógł stanowić poważne zagrożenie dla wielu osób. 3 godziny później na autostradzie A10 pod Berlinem niemieccy funkcjonariusze zauważyli poruszającą się czerwoną Mazdę na polskich numerach rejestracyjnych. Wszystko wskazywało, że w środku znajduje się poszukiwany. Postanowili więc niezwłocznie przystąpić do kontroli. Po chwili zatrzymali pojazd. Radiowóz i Mazda stali na poboczu. Funkcjonariusze wysiedli, aby przeprowadzić kontrolę. Wówczas spotkali się z oporem. Mężczyzna zaczął wymachiwać do nich bronią. Wtedy też szybko ustalili, że to 26-letni Paweł. Policjanci prosili, aby odłożył broń, lecz on nie stosował się do ich poleceń. W rezultacie w jego stronę oddali kilka strzałów. Jeden z nich okazał się być śmiertelny. 26-latek zginął na miejscu. Niedługo potem pojawiły się tam dodatkowe jednostki policji, straż oraz prokurator. Jednocześnie też poinformowano polską policję o tym zdarzeniu. Niemieckie organy ścigania przystąpiły do czynności procesowych. Prowadzili własne śledztwo. Przede wszystkim mieli na celu ustalić, czy to poszukiwany sprawca z Gorzowa. Fakty były jednoznaczne. Ustalono, że Paweł w momencie obu zdarzeń posługiwał się bronią czarnoprochową. Jest to broń, na którą nie jest wymagane pozwolenie. Natomiast gorzowscy śledczy stwierdzili, że mężczyzna ten miał już z góry ustalony plan. Wchodząc do pralni, działał dynamicznie i bez zastanowienia. Z zimną krwią pozbawił życia niewinnej Christiny. Ostatecznie po pewnym czasie śledztwo dotyczące zabójstwa Christiny zostało umorzone, podobnie jak sprawa odwołania dotycząca nękania, z którym to nie zgadzał się Paweł. Na koniec chciałbym przytoczyć słowa znajomego Christiny, Wadima. Jej sytuacja już była w takim stopniu, że ona musiała o siebie zadbać. Po prostu, kiedy już był taki nacisk ze strony tego chłopaka. Ja uważam, że z tego co słyszałem, to już nie było normalne. Ona musiała poprosić nie znajomych, nie przyjaciół, nie chłopaków. Liczyła na pomoc policji i niestety do końca nie było tej pomocy. Aż tak skutecznej, powiedzmy. Naprawdę to była miła dziewczyna, która zasługiwała na lepsze życie. I jakby to powiedzieć, powiedzmy, że to jest duża strata dla wszystkich, jak i dla rodziców, tak i dla społeczeństwa, nawet dla Gorzowa, bo mało takich ludzi jest na ziemi. To już wszystko na dziś, moi drodzy. Dziękuję za wysłuchanie. Pamiętajcie również, aby w komentarzach starać się wyrażać w sposób kulturalny. Jeśli macie jakieś propozycje tematów, to piszcie również w komentarzach. Do usłyszenia.